Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. W tym odcinku zapraszam Was na pierwszą część relacji z dwudniowego wyjazdu na Żuławy Wiślane i Elbląskie oraz na Wysoczyznę Elbląską. Pokażę Wam kilka ciekawych miejsc z historią w tle, a przy okazji liczne perły inżynierii wodno-lądowej z XIX i XX wieku. A zatem ruszajmy! W drodze na Żuławy przejeżdżam przez wieś Steblewo, na północ od Tczewa. Znajdują się tu ruiny gotyckiego kościoła wzniesionego w XIV wieku. Dwukondygnacyjny obiekt z masywną wieżą frontową i kruchta od strony zachodniej zostały zniszczone w pożarze w 1945 roku. Do dziś zachowały się jedynie mury zewnętrzne oraz część wieży. Przy kościele znajduje się zabytkowy cmentarz, który został założony wraz z budową świątyni, a którego pozostałością jest kaplica, grobowiec rodziny Wesel z 1854 roku oraz stele nagrobne z XVIII i XIX wieku. Na Żuławy wjeżdżam od strony Kiezmarka, przejeżdżając przez stary most nad Wisłą. Żuławy to trochę zapomniana część Polski, przez którą latem kną turyści w drodze do Trójmiasta i nad Bałtyk, często nawet jej nie zauważając z perspektywy ekspresowej siódemki. A tymczasem jest to kraina licznych rzek, kanałów, śluz i przepompowni, a wszystko na niekończącej się powierzchni polderów, czyli terenów sztucznie osuszonych. Osuszanie Żuław rozpoczęto już w średniowieczu, kiedy przybyli tu z Niderlandów Olendrzy wyznania Mennickiego i wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie rozpoczęli kolonizację tych obszarów. Po Mennonitach pozostały dziś liczne, rozsiane po całych Żuławach cmentarze oraz kulturowy, rowerowy szlak Mennonitów, którego tematem przewodnim jest dziedzictwo dawnych mieszkańców Żuław. Pierwszy punkt na mojej żuławskiej trasie to śluza Gdańska Głowa, która ułatwia żeglugę między Wisłą Gdańską a Szkarpawą, chroniąc Żuławy przed zalaniem. W XVI i XVII wieku znajdowała się w tym miejscu także twierdza, która została zlikwidowana po pokoju oliwskim zawartym w 1660 roku. Miałem to szczęście, że akurat trafiłem na moment, gdy dwie jednostki przepływały przez śluzę i mogłem zaobserwować jej działanie. We wsi Drewnica, przez którą przejeżdżałem jadąc na śluzę Gdańska Głowa, znajduje się pochodzący z 1718 roku wiatrak typu koźlak. Nazwa ta pochodzi od specjalnej konstrukcji, na której jest on posadowiony i która nazywa się kozłem. Jest to też jedyny zachowany wiatrak tego typu na Żuławach.
Kolejne miejsce na mojej trasie to znajdujący się na południe od Sztutowa most czterech pancernych. Jest to zwodzony most na Wiśle Królewieckiej, otwarty w 1935 roku i który zastąpił funkcjonującą w tym miejscu od wieków uciążliwą przeprawę promową. Most ten nie został zniszczony w czasie działań wojennych wiosną 1945 roku, jednakże w czasach PRL-u był zaniedbywany i w efekcie mechanizm jego podnoszenia uległ awarii. Kompleksowy remont, przywracający w pełni jego funkcjonalność, wykonano na początku XXI wieku. Most w Sztutowie zasłynął jako statysta w serialu Czterej Pancerni i Pies. W odcinku 16, zatytułowanym Daleki Patrol, przedstawiono atak polskiej załogi na niemiecki posterunek ustawiony na moście pod Berlinem. Sceny do tego odcinka nakręcono właśnie na moście w Sztutowie. Jak wspomniałem, most łączy brzegi po obu stronach Wisły Królewieckiej, której ujście do Zalewu Wiślanego znajduje się kilka kilometrów od niego. Na swojej trasie nie mogłem pominąć tego miejsca. Wisła Królewiecka to ramię ujściowe rzeki Szkarpawy o długości ponad 11 km. Dawno temu była ona najkrótszym szlakiem łączącym Gdańsk z Królewcem. Po wojnie prawie nikt tędy nie pływał. Dopiero w tym stuleciu szlak ten na nowo przystosowano do żeglugi. Rzeka zaczyna się od rozwidlenia w Rybinie. Płynie przez Grochowo Pierwsze, Sztutowo i za wsią Kobyla Kępa uchodzi do Zalewu Wiślanego. Sprawia ona wrażenie dzikiej i niedostępnej, ale wielu wodniaków lubi takie szlaki. Kolejny punkt na mojej trasie to obrotowy most w Rybinie, wybudowany w latach 1905-1906. Niestety, na miejscu okazało się, że most jest rozebrany i w jego miejsce powstaje nowa konstrukcja. Koniec remontu jest przewidziany na listopad, więc postaram się odwiedzić to miejsce za rok. Tymczasem zatrzymuję się nad ujściem Liniawy do Szkarpawy, gdzie na wspomnianym szlaku Menonitów znajduje się stacja pomp Chłodniewo. Zalew Wiślany to jedna z zatok Morza Bałtyckiego, połączona z nim przez cieśninę Piławską, znajdującą się po rosyjskiej stronie. W miejscu ujścia Wisły Królewieckiej oraz ujścia Nogatu i rzeki Elbląg jej wody mają niski stopień zasolenia, który zwiększa się w kierunku północno-wschodnim. Pozostając w rejonie zachodniej linii brzegowej Zalewu Wiślanego, wjeżdżam do rezerwatu ujścia Nogatu. Wokół panuje cisza, nie widać żywej duszy. Tylko co jakiś czas kilkanaście metrów przed motocyklem drogę przebiegnie sarna lub zające. Ze względu na drogę nie jadę szybko, ale dzięki temu mogę podziwiać rozciągające się po horyzont poldery. Jadę dalej, aby zobaczyć kolejny most zwodzony. Jestem w Tujsku, gdzie nad rzeką Tugą rozciąga się wzniesiona w 1935 roku konstrukcja. Pod koniec wojny most ten został wysadzony przez wycofujące się wojska niemieckie, ale już 10 lat później został on odbudowany i oddany do użytku. Zastosowano tu nowy system zwodzenia. Rama nośna z przeciwwagą i liny służące do podnoszenia przęsła klapowego. Wyjątkowo ciekawym miejscem jest wieś Marzęcino, do której się następnie kieruję. Znajdują się tu ruiny dawnej śluzy. W 1884 roku w celu ochrony okolicznych ziem przed zalewaniem wodami kanału Panińskiego w trakcie sztormu na Bałtyku została wybudowana w Marzęcinie śluza, która była wyposażona we wrota przeciwsztormowe, samoczynnie zamykające się w przypadku podniesienia się poziomu wody. Po osuszeniu w 1942 roku dużego fragmentu zalewu, śluza znalazła się na lądzie z dala od brzegu zbiornika. Obecnie jest ona odrestaurowana.
Do dziś zachowała się także oryginalna tablica z datą 1884 i nazwiskami osób sprawującymi nadzór nad funkcjonowaniem śluzy. Żuławy opuszczam na wysokości wsi Nowakowo, gdzie jeszcze do niedawna znajdował się most pontonowy nad rzeką Elbląg. Obecnie jest tam wybudowana nowa konstrukcja. Na Wysoczyznę Elbląską wjeżdżam malowniczą drogą numer 503, wijącą się malowniczo wzdłuż brzegów Zatoki Elbląskiej. Polecam tę trasę każdemu, niezależnie od środka transportu. Praktycznie co chwila trafia się tu na piękne widoki. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Mój kolejny postój znajduje się za wsią Kamionek Wielki. Przy samej drodze usytuowany jest pomnik z tablicą informacyjną. W tym miejscu od maja 1942 do stycznia 1945 roku funkcjonowała filia obozu Stutthof. Zaliczała się ona do najcięższych obozów pracy, działających poza obozem macierzystym. Przez podobóz przeszło około 500 więźniów, z czego ponad połowę stanowili Polacy. Więźniowie pracowali głównie w okolicznych cegielniach. Jadąc dalej malowniczą drogą 503 dojeżdżam do miejscowości Kadyny, gdzie zatrzymuję się przy dawnym pałacu i folwarku cesarza pruskiego Wilhelma II, który nabył te tereny na przełomie XIX i XX wieku. Wilhelm II po nabyciu Kadyn rozkazał wybudować tu letnią rezydencję, co w ciągu kolejnych lat przyczyniło się do rozwoju wsi i okolicy. W 1905 roku powstała w Kadynach manufaktura ceramiczna, produkująca majoliki, czyli ceramikę pokrytą nieprzezroczystą polewą ołowiano-cynową o bogatej kolorystyce. Cegielnia funkcjonowała także po I wojnie światowej. Obecnie budynek po cegielni jest zabezpieczony i wystawiony na sprzedaż. Z kolei na terenie pałacu i folwarku znajduje się hotel oraz stajnie. Ruszam dalej na północ i w Tolkmicku zatrzymuję się na lokalnej stacji benzynowej. Nie była to żadna sieciówka, ale oldschoolowe miejsce z nastawieniem prawdopodobnie na niemieckiego kierowcę. Pierwsze miejsce, jakie zwiedzam w Tolkmicku, to dawny dworzec kolejowy w stylu secesyjnym. Pod koniec XIX wieku rozpoczęto budowę kolei nadzalewowej, która miała połączyć Elbląg z Królewcem. Wybudowano najpierw odcinek łączący Elbląg z Fromborkiem, a następnie linię przedłużono do Braniewa. Regularny ruch pociągów odbywał się tu do 2006 roku, następnie w latach 2010 i 2011 wznowiono kursy wakacyjne i weekendowe z Grudziądza przez Elbląg do Braniewa. Ostatni pociąg zatrzymał się na stacji w Tolkmicku 7 lipca 2013 roku.
Kilkaset metrów od dworca, tuż przy porcie, znajduje się niewielki park, a w jego centrum obelisk pamięci poległych żołnierzy. Jest on poświęcony wszystkim żołnierzom ziemi tolkmickiej, poległym na różnych frontach wojennych. Zbudowany jest on z olbrzymich kamieni, do których umocowano trzy pamiątkowe tablice. Ostatni punkt pierwszego dnia mojej trasy to wieś Nowa Pasłęka. Od 2012 roku działa tutaj przystań wodna z umocnionym, oświetlonym nabrzeżem. Kilkaset metrów dalej, w osadzie Ujście, znajduje się ujście rzeki Pasłęki do Zalewu Wiślanego. Z kolei na kanale odchodzącym od rzeki znajduje się port morski Nowa Pasłęka. O głębokości technicznej 1,3 m, długości toru podejściowego 500 m i szerokości 20 m. Dzień ma się już ku końcowi, a ponad 9 godzin w siodle też daje się we znaki. Namiot rozbijam w osadzie Różaniec, niecałe 10 km na zachód od Braniewa. Znajduje się tu pole namiotowe Kraniec. Nie ma tu co prawda udogodnień, jakie spotyka się coraz częściej na polach namiotowych. Warunki są surowe, wręcz spartańskie, ale dzięki temu ma się wrażenie, że nocuje się jak na dziko. Wszelkie ewentualne niedogodności rekompensuje panująca wokół cisza oraz malowniczy zachód słońca z widokiem na Zalew Wiślany i tętniącą wieczornym, wakacyjnym życiem mierzeją. Dziękuję Wam za obejrzenie części pierwszej z mojego wyjazdu na Żuławy Wiślane i Elbląskie oraz na Wysoczyznę Elbląską. Pineski do miejsc, które dziś odwiedziłem, zamieszczam w komentarzu. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, dajcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w drugiej części.